Dzień dobry, kochani, Anna Radwan. Wielkie tak, wielkie tak do życia, wielkie tak.pl. No więc tak sobie siedzę już jakiś czas przed tą kamerką. I pracuje we mnie temat. Co tu powiedzieć? Jednak wcześniej była klarowność, to jest bardzo interesujące co teraz się dzieje. Też co o tym powiedzieć, co się zadziewa. W momencie, kiedy człowiek jakby wychodzi do swojej prawdy, i jak jeszcze system próbuje testować, ja mówię to na swoim przykładzie. No więc, kiedy jest pomysł na filmy, kiedy przychodzi do mnie pewna klarowność i jakby taka gotowość, żeby opowiedzieć Wam coś, co, co tam się we mnie zadziewa, co obserwuję, czym się dzielę na tym kanale. To my wam różne okresy, my wam różne dni, ale dzisiaj właśnie tak przysiadłam i nagle totalny bałagan się zrobił z tego i się masa, pojawiła się masa pomysłów na to, co powiedzieć, jak powiedzieć, jak to ubrać, I wiecie, to tak jest, że Morudowa, wiesz, że to tak jest, że im bardziej myślisz, analizujesz, zastanawiasz się, tym robi się większy chaos z tego. No więc, żeby ten przekaz miał jakąś klarowność, postanowiłam usiąść i właśnie tymi słowami wstępu niejako wyklarować sobie, utorować sobie drogę do tego, co powiem dalej. W takim zaufaniu, że mam powiedzieć to, co, co masz usłyszeć i co być może w jakiś sposób pomoże Ci w Twojej podróży. We mnie, kochani, ostatnio pracuje temat mocno podświadomości uzdrawienia dzieciństwa wewnętrznego dziecka. Jest to taki temat, który, yy, który wrócił dosyć intensywnie, dosyć głęboko dotykam tego, co tam, co zadziewa się w podświadomości. Yy, nie tylko mojej, ale też zbiorowej. To, co słyszę, to, co widzę, to, co czuję, bardzo intensywnie. Więc to jest też takie niezwykłe, bo czasami mamy takie poczucie, i bardzo często słyszę, że pewne rzeczy wracają, że stare wraca, że yy, jakby stare tematy wracają. I rzeczywiście tak jest, że mogą wracać stare tematy w jakby czasem jakiejś tam nowej, jak to powiedzieć, w nowym ubraniu. Czyli wraca jakiś temat, który, który jest starą lekcją, ale ma jakieś, jakieś inne ubranie, jest okraszony inną historią. Tak jakby to jest bardzo ciekawe. No, więc jak to we mnie pracuje, jak ja sobie z tym radzę, dla mnie, dla mnie jest to taki etap absolutnego przyjęcia tego, tego co się dzieje. I, I to właśnie o tym chciałabym powiedzieć, te kilka słów, które uważam, że są bardzo ważne. Dlatego, że teraz, kochani, nasza planeta wibruje bardzo wysokimi wibracjami i zmienia się wszystko wszystko teraz wibruje na wysokim poziomie i zaprasza nas do tej miłości. Zaprasza nas do przyłączenia się do światła, do bycia tym światłem, którym jesteśmy, do rozświetlania swojego serca, własnego serca, tego co tam jest w nim zapisane, do rozświetlania siebie samego miłością i tego co się w tobie pojawia. No więc Teraz, kiedy tak wszystko intensywnie wychodzi i myślisz, że coś stare wróciło, zachęcam Ciebie do takiego spojrzenia: może nie, 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 nie analizowania i nie wchodzenia w przerabianie, tak zwanych lekcji, ale do absolutnego spojrzenia na to z miłością. Dlatego, że kiedy my podłączamy się do procesu przebudzenia, a niewątpliwie tak jest, jeśli mnie słuchasz, to znaczy, że jesteś w tej drodze. To jakiekolwiek odwrócenie się od tej miłości powoduje napięcie i stres. Nie oznacza to, że będzie łatwo, bo nie mówię, że jest łatwo, kiedy ta ciemność się pokazuje, kiedy chcemy już manifestować tutaj piękne rzeczy, chcemy żyć życiem, o jakim marzy nasza dusza i o jakim wiemy, gdzie jest nasze spełnienie. Jednak Nieustanne szukanie spełnienia w momencie przyszłości powoduje, że ta teraźniejszość przestaje dla nas być atrakcyjna. Bo jakby boimy się, że kiedy zagnożymy się absolutnie w tej chwili teraźniejszej, to coś zatracimy. To jakby stracimy ten moment, stracimy jakieś informacje, coś przegapimy. No, bo będziemy w teraźniejszości, no to, mm, no to jak. Bo oczywiście funkcjonujemy w tym świecie, wiecie: no, funkcjonujemy tutaj, chodzimy do pracy, mamy różne zobowiązania, relacje, i tutaj oczywiście, że potrzebujemy trochę jakby wyjść na zewnątrz. Jednak można dbać o teraźniejszość w momentach, kiedy wracasz do siebie i kiedy codziennie dajesz sobie takie momenty, kiedy naprawdę ta teraźniejszość Cię pochłania. Możesz zobaczyć, co jest pod tym, dlaczego czasami z niej rezygnujesz, mając nawet do tego, że tak powiem, sposobność. No więc ja Ciebie zapraszam do takiego, jeśli masz takie poczucie w sobie, jeśli jest, to by trudny czas. A teraz zbliżają się ciemne miesiące, trudne miesiące, momenty takiego głębokiego zanurzenia się, akurat pod na, w tej części naszej planety, w tej części tutaj. Gdzie te noce są takie teraz długie. No więc, kiedy pójdziemy za tym i zanurzymy się to, w to, co do nas mówi między wierszami, w to, co do nas tak jakby wraca, kiedy na to spojrzymy, zatrzymiemy się z tym, zatrzymamy czy zatrzymamy? Jak jest właściwie, nie wiem. Zatrzymamy chyba. I kiedy naprawdę spojrzymy na to, co wychodzi z głębin naszego jestfe, z jestestwa i tej tak zwanej ciemnej strony, wtedy będziemy mieli dostęp do naszego światła. I ja to tak obserwuję u siebie. To są procesy. Są, są etapy, kiedy wibrujemy wysoko, jesteśmy na fali. Są etapy, kiedy zanurzamy się w ciemności. I to jest wszystko, jakby kochani, to, to co się tutaj dzieje teraz na ziemi, usłyszałam ostatnio takie słowa, jak szłam na spacer, sobie z duszą rozmawiałam i ona mi mówiła, takie proste zdanie usłyszałam, co mnie też rozwaliło, ziemskie sprawy trzymają Cię na ziemi, Są bardzo, bardzo odkrywcze, bardzo odkrywcze i bardzo piękne, bardzo piękny przekaz. I też wzruszające, takie dające ulgę, wiecie, bo, bo to się słyszy, kiedy słyszy się to na takim głębokim poziomie, zaczyna, zaczyna się to tak jakby rozumieć i zakotwiczać w moim systemie. No bo rzeczywiście tak jest. I człowiek może wreszcie nauczyć się przyjmować to swoje człowieczeństwo, to wszystko, czym myśli, że... I to wszystko, co myślisz, że jest niewłaściwe, tak jakby nasza tendencja do samokrytyki, samosądzania, samosabotażu jest niezwykła, niesamowita. Więc kiedy człowiek rzeczywiście zaczyna rozumieć i kiedy Ty weźmiesz to zdanie ode mnie, ziemskie sprawy trzymają Cię na Ziemi. Polega to na tym, żeby przyjąć to, co jest tutaj ziemskie, nauczyć się tutaj tym zarządzać. Czerpać też, też z tego radość, po prostu wyluzować, zrozumieć, że jako dusza jesteś istotą wieczną, nieskończoną. A to, co Cię trzyma tutaj, to właśnie te ziemskie sprawy, które masz na co dzień, te, te Twoje procesy, które się zadziewają, to wszystko, czego doświadczasz, to Cię tutaj trzyma. Gdyby tego nie było, byłbyś już Gdzieś indziej, być może na innej planecie, może w innym systemie galaktycznym, każdy ma tam swoją drogę, co tam wybierasz dla siebie. Jednak pewne jest to, że skoro tu jesteś, to masz te ziemskie sprawy i one będą. One będą, to po prostu w jakiś sposób my ewoluujemy. Polega na tym, że poszerzamy nasze pole widzenia i zaczynamy widzieć wszystko z jakby z szerszej perspektywy, więc ta przygoda tutaj staje się wtedy ciekawsza. Wiecie co chodzi? Więc to nie polega na tym przebudzanie się, że my mamy tutaj odlecieć w kosmos, ale bardziej na tym, że my czerpiemy coraz większą radość z powrotu do swojej własnej natury w uznaniu. I swojej podróży ziemskiej jako jednej z wielu, dlatego, że ta podróż ziemska, podróż człowieka jest jedną z wielu. I wiecie, kochani, my funkcjonujemy na wielu, wielowymiarowo i każdy z nas o tym już teraz wie. Pewnie ten, kto mnie ogląda, wie. A jak nie wiesz, no to, no to ja tak czuję i ja tego doświadczam, że funkcjonujemy wielowymiarowo i to jest fascynujące, że, że, że my naprawdę żyjemy w tych różnych rzeczywistościach, jednak nie zdajemy sobie z tego sprawy, jak zaczynamy się budzić, to mamy taki moment, kiedy nagle się coś nas zadziewa, mamy taki moment otrząśnięcia się, albo złapiemy drzemkę, albo gdzieś tam odlecimy, zapatrzymy się w coś i to jest już taki moment, kiedy wchodzimy w tą inną rzeczywistość, ja to też obserwuję, zwłaszcza mojego młodszego rodzeństwa, to jest bardzo ciekawe, no więc... To wybudzanie się właśnie polega na tym, że my tutaj funkcjonujemy inaczej jako ludzie, czyli doświadczamy inaczej tej rzeczywistości, gdzie na zewnątrz może wydawać się, że no nic się z nas, naszym życiem jakby nie zmieniło, no jest sobie człowiek, coś sobie opowiada. Ale twój sposób doświadczania rzeczywistości jest wyjątkowy, unikatowy i. Jak najbardziej cudowne, dlatego że to jest właśnie to miejsce i do tego zmierzam też dalsza część filmiku. To było dla mnie dosyć ważne, żeby to przekazać, to co teraz nastąpi również, dlatego że jak wybudzamy się, zaczynamy widzieć coraz więcej cierpienia na świecie, mamy do tego dostęp. Nasze serce się budzi do wrażliwości i współczucia. To jest naturalne, że tak się dzieje. Więc budzi się w nas również potrzeba do tego, żeby pomagać innym, żeby podnosić wibracje nie tylko swoje, ale żeby działać tutaj na rzecz wspólnego dobra. Jednak w momencie, kiedy w nas jest jeszcze dużo jakiegoś bólu i nieukochanego jakby cierpienia, które nie zostało jeszcze zintegrowane, wówczas ta nasza pomoc innym może wypływać z takiego poziomu poszukiwania miłości. To się u mnie działo, kiedy zaczynałam na kanale tutaj opowiadać te rzeczy. No więc, kiedy to nie jest właśnie ugruntowane, kiedy to poczucie takiego wewnętrznego, nie musi to być super ekstra przebudzenie oświecenie, o tym mówię. Bo bo to nie o to chodzi, żeby osiągnąć jakiś tam poziom i czekać, czekać, czekać na moment, kiedy będziemy gotowi. Nie, ale tu chodzi o takie wewnętrzne poczucie takiego dobra. To ja już wiem, kim jestem i naprawdę jest mi dobrze ze sobą i wiem, jak funkcjonuje tutaj na tej planecie. Wiem, kiedy potrzebuje czasu dla siebie, kiedy potrzebuje spotkać się ze swoimi emocjami, uczuciami, ze swoim bólem. Wiem, jak to w sobie przepracować. I wiem i czuję bardzo, kiedy jest we mnie przestrzeń na to, żeby wyjść i coś, coś tutaj od siebie dać, coś tutaj stworzyć. I dopiero z tego poziomu takiego szczerego pojednania ze sobą i takiego szacunku do swojego wewnętrznego procesu można tutaj Wspójności ze sobą tworzyć coś pięknego, dlatego że wtedy jesteśmy podłączeni do swojej mocy. Oczywiście można też działać z innych poziomów, nie mówię, że nie każdy ma tutaj swoją przygodę, podróż. Ja w moim przypadku te, to, co właśnie we mnie się teraz ostatnio zadziewa, to jest dużo takiej, takiej potrzeby do tego, żeby być w sobie i integrować rzeczy, które się we mnie pojawiają. Dlatego częstotliwość tego mojego. Mojej aktywności w internecie znacznie zmalała. A to jest moje. No więc, tutaj o tej miłości do siebie za zaczęłam mówić, i chciałam też dodać um, o czymś bardzo ważnym, w kontekście właśnie tej miłości do siebie i odkrywania swoich własnych potrzeb i swojego własnego potencjału. Więc, bardzo ważne jest tutaj, i tak bardzo to czuję, żeby. Zrozumieć, że funkcjonujesz tutaj ty sam, jako oddzielna jednostka. Dlatego że ta potrzeba dzielenia się czasami jest tak bardzo silna, że może nas rozproszyć, więc zaczynamy znowu na, nasze, naszą energię rozpraszać, i kiedy nie jesteśmy mocno w sobie, czujemy znowu, że musimy siebie zbierać gdzieś tam po drodze, kawałek po kawałku. No, więc funkcjonujesz tutaj sam w swoim świecie, jako jednostka. I kiedy rzeczywiście jest w tobie już takie zrozumienie, kim jesteś, i takie poczucie, że chcesz coś, coś tutaj robić dla świata, nie wiesz co to jest, ale wiesz, że chcesz, to najpierw zbadaj, na ile czujesz się dobrze w swoim życiu ze sobą. Na ile jest ci dobrze. Ze sobą na co dzień, w swojej samotności, w swojej ciszy, ze swoimi myślami, nie odrzucając ich, tylko im się przyglądając. Na ile jest ci dobrze po prostu ze sobą, jako, jako z istotą, którą jesteś na co dzień, którą się budzisz rano, jesteś w pracy, z relacjami. Jak ci jest w tym, jak ci jest w sobie, jak ci jest po prostu w tym życiu ze sobą. I wtedy zaczyna się budować w Tobie takie poczucie, że naprawdę tworzysz swój świat wewnętrzny sam oddzielnie, poprzez rozpoznanie tego, co zadziewa się w Twoim świecie wewnętrznym, poprzez rozpoznanie swoich emocji, poprzez rozpoznanie tego, jak funkcjonuje Twój umysł, bo każdy umysł też jest inny, wiecie, kochani, każdy z nas ma swoją przygodę poprzednie wcielenia, no, różny zapis. To, to, to w jaki sposób. Tu i teraz ty jesteś na tej planecie, i jak funkcjonuje Twój umysł, jest utkane poprzez Twoją historię. Więc każdy umysł tutaj funkcjonuje inaczej, chociaż niby podobnie, bo odkrywamy tutaj, że pewne rzeczy do nas przemawiają zbiorowo. Jednak trzeba umieć rozpoznać siebie indywidualnie. I rozpoznać, co dla Ciebie działa, co dla Ciebie funkcjonuje, i w końcu zrozumieć w takim szerszym planie, że Ty jako dusza, Ty jako wcielenie tutaj i teraz budujesz ten świat na Ziemi tak, jak sobie chcesz, bo każdy to robi po swojemu. Więc, mając świadomość tego, że wszyscy gdzieś tam jednoczymy się w tej boskiej obecności, w tej nieskończonej miłości, jednoczymy się w tej wieczności i wszyscy tam mieszkamy, tak naprawdę teraz, mając tego świadomość, pamiętając o tym, Możesz przyjąć takie zrozumienie, jeśli tego nie czujesz jeszcze na teraz, że to ty budujesz teraz swoją wewnętrzną rzeczywistość, rzeczywistość swojej duszy, czyli ten świat, swój, swój świat duchowy. I zaczniesz mieć do tego dostęp, to tak naprawdę ty to tworzysz, ale zaczniesz, próbuję to wytłumaczyć w miarę zrozumiałe. Wiem, że to może dla umysłu brzmieć śmiesznie, ale. Więc budujesz swój świat wewnętrzny. Ale dopiero będziesz mieć do tego dostęp, jak zintegrujesz w sobie to, co przysłania Ci ten dostęp. Tak jakby przysłania. No więc spotkanie się z lękami, przyglądanie się im, spotkanie się z emocjami, nauczenie się sposobu radzenia sobie z nim, spotkanie się z umysłem i na bieżąco integrowanie tego, co się pojawia. Da Ci dostęp do tego, co sam już w sobie kreujesz, co Ty jako dusza wybrałaś sobie tutaj tworzyć, doświadczać na tej planecie. Więc masz tutaj prawo do swojej radości, masz tutaj prawo do swojej absolutnej kreacji, jak tylko sobie życzysz, do swojego absolutnego szczęścia masz do tego prawo, masz wręcz obowiązek, już jako przebudzony człowiek. Masz wręcz obowiązek do tego, żeby czerpać radość z życia, tak jak ty sobie po prostu tego chcesz. Jednak, no po drodze, oczywiście, że spotykamy się z różnymi zależnościami, z różnymi historiami, z różnymi wyzwaniami, które mamy na co dzień. Jednak, kiedy ta Twoja wewnętrzna cisza, kiedy Twoje wewnętrzne ja, kiedy Twój wewnętrzny taki Stan zacznie się w tobie integrować, kiedy zaczniesz dbać o to naprawdę na co dzień, nie odbijając się od innych ludzi, bo do pewnego momentu to może funkcjonować, ale kiedy po prostu naturalnie zaczniesz zauważać, że funkcjonujesz tutaj jako jednostka i chociaż jesteśmy jednością, jej doświadczasz, to jednak. Integrujesz to wszystko w sobie po to, żeby później móc dzielić się i radować się tą jednością. Bo tylko wtedy możemy się nią radować, kiedy integrujemy się w sobie, jako my, jako ty. Tylko wtedy. No więc pozwalasz innym ludziom kreować to, co kreują. Możesz rozpoznać, na ile jest w Tobie takie pytanie, takie bo może też ćwiczenie krótkie, bo będę kończyć w 20 minut. Nie chciałabym przekraczać tego czasu za bardzo. No więc... Takie pytanie krótkie, które może monitorować Twój stan wewnętrzny, w jakiej spójności jesteś ze sobą, na ile sobie pozwalasz być sobą, to jest takie pytanie i usiądź sobie rano czy tam na chwilę i przysiądź naprawdę, naprawdę przysiądź ze sobą się siebie zapytaj, na ile Ty pozwalasz innym ludziom być, jakimi są. Na ile Ty pozwalasz um, być rodzicom na przykład tacy, jacy, jak jacy są. Na ile, na ile bardzo, na ile chcesz ich zmieniać, na ile chcesz zmieniać partnera, partnerkę, na ile chcesz zmieniać brata, siostrę, szefa, szefową, kolegów, koleżankę, ludzi wokół, ludzi, którzy do ciebie mówią na YouTubie, na ile jest w tobie przyjęcie tego, że ktoś po prostu tak realizuje tutaj swój plan życiowy, realizuje tutaj siebie właśnie w taki sposób, w oparciu o swoją własną historię, swoje własne wybory i zgodziliście się na to spotkanie tutaj, w tym, w tym wymiarze tutaj żeby się czegoś od siebie nauczyć. Więc na ile jest w Tobie pozwolenie na to, żeby ten drugi człowiek po prostu był taki, jaki jest, czyli był sobą, więc, kiedy jest, to by tutaj dobra. No, pozwalam im, pozwalam, ale fajnie, jakby było to. Przecież widzę, że mogłoby im to pomóc właśnie w taki sposób, bo przecież ty masz masę pomysłów, rozwiązań, no bo już, bo już w tobie tyle rzeczy pracujesz, więc chcesz, żeby ktoś po prostu chcesz komuś pomóc, ale ten ktoś nie przychodzi po pomoc, więc on tej pomocy nie, nie potrzebuje, tej pomocy nie chce. Na ile pozwalasz, żeby, żeby tak właśnie było, żeby ten drugi człowiek był sobą. To jest takie pytanie monitorujące, bo na ile to pozwalasz innym naprawdę być sobą. Oczywiście z pełnym współczuciem do tego co widzisz na zewnątrz. Ale bez wsiąkania w rzeczywistość drugiego człowieka i Prób ustawiania po swojemu. To, ja, to jest duża praca, zwłaszcza kiedy widzimy, jak drugi człowiek cierpi i myślimy, że znamy te rozwiązania, ale to są jego drogi, wybrał te drogi. Ja, jeśli, by potrzebował, jeśli potrzebuje pomocy, przyjdzie, zapyta. Jak nie przyjdzie, nie zapyta, to znaczy, że nie masz dla niego odpowiedzi. Zazwyczaj tak jest, że jak ktoś przychodzi, pyta i masz odpowiedź, no to wtedy. To pracuje, natomiast jeśli ktoś nie ma do ciebie żadnych pytań, to znaczy, że tak wybiera. Mm. No więc tutaj masz odpowiedź, na ile ty pozwalasz sobie być sobą, tak po prostu, taki, jaki jesteś, taka, jaka jesteś. Na ile ty sobie pozwalasz po prostu funkcjonować w tym świecie tak, jak czujesz. W zgodzie ze wszystkim, czyli w przyjęciu tego wszystkiego, co się pojawia, trudne. W przyjęciu każdego swojego dnia, każdego momentu, każdej chwili, która wydaje się nie taka, jaka być powinna w cudzysłowie, nie? Więc kiedy ty tak zaczynasz badać rzeczywistość, czyli najpierw obserwujesz świat i widzisz, co ci nie pasuje, i potem zaczynasz widzieć, że tak naprawdę wszystko jest w tobie, bo, bo kiedy ty jesteś w absolutnym przyjęciu siebie, takim, jaki jesteś. Taką, jaka jesteś, to świat na zewnątrz przestaje ci totalnie przeszkadzać. Nic, nic ci nie przeszkadza. Nawet jak masz momenty, to są oczywiście lekcje. Jak masz moment, że coś, coś, byś, coś byś chciał zmienić, że o, pogoda, że no, nie fajnie, bo będzie teraz długo ciemno, zimno, deszczowo, nie wiadomo jak. Ponarzekasz, ponarzekasz, potem zobaczysz, odpuszczasz, bo, bo jak, jak jesteś w sobie, jak. Jak żyjesz sobą, jak bijesz swoim sercem, jak oddychasz swoim oddechem, jak śmiejesz się swoim śmiechem, jak, jak słuchasz swojego głosu, jak mówisz, jak słuchasz swojego śmiechu, jak patrzysz sobie w oczy w lustrze, to wszystko, kiedy ta, ten twój całokształt człowieczeństwa, o w oparciu o to ciało, o umysł, jaki jest, o przyjęcie tego wszystkiego, tych swoich, tak jak zwanych niedoskonałości, które tak naprawdę właśnie są tutaj takie urocze. Te nasze niedoskonałości są takie piękne. Wiecie, one tak nas wyróżniają. To są takie wspaniałe rzeczy. Więc kiedy ty właśnie tak pracujesz i zaczynasz odkrywać siebie w ten sposób, zaczynasz widzieć, wow, jakie życie jest piękne, że mogę sobie żyć po prostu swoje życie. I zaczynasz odkrywać siebie. Zaczynasz odkrywać, co to znaczy być sobą dzień po dniu, krok po kroku, nie czekając na jakiś przeskok, że nagle coś się wydarzy i wszystko się zmieni, bo wszystko się zmienia w momencie, kiedy ty przyjmujesz siebie tak po prostu, totalnie, bezwarunkowo, właśnie z, tym, z tymi wibracjami miłości, z tymi wibracjami najwyższymi, kiedy z, tymi, z, tym, z tego poziomu serca, z tego poziomu miejsca, Początku, które w tobie jest zapisane i miejsca tak zwanego końca, którego nie ma, kiedy z tego poziomu zaczynasz patrzeć na siebie i swoje życie, to budzi się w tobie naturalnie współczucie do siebie samego. Budzi się w Tobie naturalnie miłość do siebie, jako do człowieka, bo zaczynasz rozumieć, że jesteś tutaj, żyjesz na tym świecie, i zaczynasz całą swoją drogę odcięcie od źródła, wszystkie te cierpienia, zaczynasz to wszystko tak bardzo w sobie czuć i nagle łapiesz się za serce i mówisz, że w tym momencie teraz, w tym momencie swojego życia, z tym moim człowieczeństwem i jest ci tak po prostu dobrze, z, takim, z taką miłością i współczuciem, po prostu to naturalnie się zacznie w tobie zadziałać. No więc, kochani, dzielę się tym, to jest dla mnie bardzo wzruszające, co tutaj wypłynęło i... I dzielę się tą energią z Tobą, bo, bo dla mnie to jest niezwykłe odkrycie. I życzę Ci, żebyś dbał, żebyś dbała o tę przestrzeń właśnie takiego wewnętrznego jednoczenia się w sobie, odkrywania tego, kim jesteś, badania tego, zadawania sobie pytań, spędzania czasu z tymi pytaniami, czekania na odpowiedzi, jak nie przyjdą, nie frustrowania się, ale przyjmowania tych frustracji, brania siebie zawsze za rękę, w końcu masz siebie, to jest pewne do końca, a zawsze będziesz siebie mieć. Zakańczam tutaj. Trzymaj się ciepło. Uściski dla Ciebie, powodzenia w podróży. Pa pa.